Cześć, witam Cię ponownie na moim kanale. Dzisiejszy vlog będzie pewnego rodzaju tutorialem o tym, jak zacząć się wspinać. Ogólnie wiele ludzi planujących rozpocząć swoją przygodę ze wspinaniem często pyta się mnie, co w ogóle powinien zabrać na taką ściankę wspinaczkową. Otóż tak naprawdę oprócz stroju sportowego i wygodnych butów nie potrzebujesz niczego więcej. Takie rzeczy jak buty wspinaczkowe czy woreczek z magnezją są to już rzeczy, które kupujesz, które inwestujesz wtedy, kiedy stwierdzisz, że naprawdę chcesz się wspinać i będziesz to robił regularnie. To, co mogę Ci na pewno doradzić, to jest to, abyś zamiast jakichś adidasów sportowych przeznaczonych do biegania czy na siłownię zabrał po prostu trampki, które są zdecydowanie mniej obudowane i przede wszystkim podeszwę i dookoła tą podeszwę mają obudowaną gumą, takie, podobnie jak buty wspinaczkowe. To, co jeszcze może Ci się przydać, to jest na pewno woda, tak jak podczas każdego treningu i tak naprawdę nic więcej. Wyobraźmy sobie teraz, że jesteś na tej ściance wspinaczkowej. Stajesz przed nią i kompletnie nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Patrzysz na te wszystkie chwyty i zastanawiasz się, jak w tym wszystkim się odnaleźć. Tak naprawdę to, od czego powinieneś zacząć, to przede wszystkim rozgrzewka. Zwykła rozgrzewka, taką jak robisz przed większością aktywności fizycznych, żeby rozruszać całe ciało. Tylko że przed wspinaniem proponuję, abyś szczególnie zwrócił uwagę na palce, ponieważ to one są najważniejsze we wspinaniu, a tak naprawdę niewiele jest innych sportów, w których na te palce aż tak zwracasz uwagę. Gdy już zrobisz tą rozgrzewkę, myślę, że na początku mógłbyś się udać na przykład do instruktora, który ma w tym czasie dyżur na ścianie i który Ci powie, od czego najlepiej zacząć i jak wygląda w ogóle cały system funkcjonowania danej ścianki wspinaczkowej. No dobra, ale jak się w tym wszystkim odnaleźć? Przecież jest tutaj tyle chwytów i nie wiadomo, czego się łapać. To, co w ogóle na początek bym Ci zaproponowała, to po prostu wspinaj się po wszystkim, żebyś zobaczył, jak to wygląda, zapoznać trochę z chwytami i ze ścianą. Potem, gdy już będziesz miał ten pierwszy raz ze sobą, warto się zorientować, jaki system oznaczania trudności jest na danej ścianie, ponieważ każda ściana ma swój opracowany patent. Na jednej ścianie mogą być to literki alfabetu, gdzie literka A będzie problemem najłatwiejszym, a literka E najtrudniejszym, a na innej ścianie, czyli dokładnie tak jak jest tutaj, po prostu kolory tasiemek oznaczają konkretny poziom trudności. Może się też okazać, że będziesz próbował te najłatwiejsze problemy i nie będzie wychodziło, nie będzie dawało rady w ogóle nic zrobić. Co wtedy? Tak naprawdę kompletnie nic, dlatego że jest to Twój pierwszy raz na ściance wspinaczkowej i naprawdę nikt nie będzie się z Ciebie śmiał ani w ogóle pokazywał sobie palcami, jeżeli będziesz chodził sobie po wszystkim, żeby zapoznać się ze ścianką, z wysokością, ponieważ ciężko jest od razu wejść na 2 metry, być chojrakiem i o, super, wszedłem, jest fajnie i zaskakiwać. Dlatego myślę, że na spokojnie możesz podejść do tego, żeby wspinać się po wszystkim, zapoznać się z wysokością i zobaczyć w ogóle, jak to wspinanie wygląda. Na samym początku wspomniałam coś o woreczku na magnezję oraz o magnezji, ale w zasadzie po co w ogóle to wszystko jest? Magnezja jest przede wszystkim po to, aby wchłaniać pot z Twoich rąk i żeby chwyty po Twoim wspinaniu zostawały suche i czyste, ponieważ kiedy będziesz się wspinał bez magnezji i będziesz zmęczony, to po prostu będziesz zostawiał po sobie brudne chwyty, mokre i inni wspinacze korzystający z tego obiektu po prostu będą się, delikatnie mówiąc, bardzo mocno denerwować na to. Myślę, że też możesz się zastanawiać nad tym, ile taki trening wspinaczkowy powinien w zasadzie trwać oraz jak wyglądać. Tak naprawdę na początku musisz przede wszystkim zwrócić uwagę na przerwy między kolejnymi próbami wspinaczkowymi, ponieważ robiąc próbę za próbą, próbując coś trudnego, bardzo szybko się zmęczysz i tak naprawdę po Twoim wspinaniu, już pomijając fakt, że stracisz całą skórę z dłoni, no to zmęczy Ci się bardzo mocno przedramię i nie będziesz w stanie się wspinać. Także na początek przede wszystkim łatwe wspinanie i dłuższe przerwy, abyś mógł sobie na spokojnie odpocząć. Tak naprawdę, ile powinien trwać ten trening? Nie ma jakichś takich jasnych reguł. Po prostu wspinasz się tyle, ile masz siły i tyle, na ile Ci czas po prostu pozwala. No i na sam koniec to, co we wspinaniu jest najważniejsze, czyli BHP wspinania. Pierwszą rzeczą, na jaką musisz koniecznie zwrócić uwagę, to jest to, aby nie leżeć ani nie siedzieć pod ścianą, gdzie wspinają się inni ludzie.
Po drugie, pamiętaj o tym, aby nie wspinać się nad kimś, ani pod kimś, dlatego że ty możesz na kogoś spaść, albo ktoś spadnie na ciebie. Po trzecie, tutaj głównie uwaga do kobiet, aby nie wspinać się w długich paznokciach, ponieważ uwierzcie, będzie bolało. Po czwarte, pamiętaj o tym, aby wszelkie pierścionki, całą biżuterię przed treningiem z siebie zdjąć, dlatego że przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierścionek, bardzo mocno używamy palców tutaj i może nam się na przykład zaklinować na chwycie, a skutki tego będą dość nieprzyjemne ani dla ciebie, ani dla innych ludzi znajdujących się na tej ścianie. I po piąte, jeżeli czegoś nie jesteś pewien, chcesz o coś zapytać, po prostu pytaj ludzi będących w tym czasie na ściance. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog o tym, jak zacząć się wspinać, chociaż trochę ci się podobał. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj, a już niebawem więcej takich materiałów. Do zobaczenia!